Dzień dobry. Kontynuuję dzisiaj przygody Krasnoluda Morga i jego drużyny, podczas których dotarliśmy do Rękawicy Szar, gdzie czeka na nas Baltazar. Idziemy sobie do obozu odpocząć przed walką, żeby wszyscy odpoczęli, wykorzystali wszystkie swoje zapasy obozowe i tak dalej. Położymy się spać, zrobimy wybór automatyczny, pełen odpoczynek. I chyba porozmawiam z tym nekromantą. Albo spróbuję go jeszcze raz zaatakować. Sam nie wiem. Może jeszcze raz spróbuję zawalczyć? Spróbujemy. Opuścimy obóz. Zapiszemy grę. I zobaczymy, czy uda się go pokonać, albo z nim porozmawiać. Zatem, zanim zaczniemy z nim walkę, znaczy zanim z nim porozmawiam, spróbuję z nim jeszcze raz zawalczyć. Użyjmy przyspieszenia tutaj. Szkoda, że tylko na jedną osobę, ale dobra, rzućmy kulę ognia, tak żeby objęła ich wszystkich. I kto zaczyna walkę? Oczywiście, że Baltazar trafił w Gale'a. Pewnie trafi drugi raz. Przerwana koncentracja. Letarg. No dobra. Zaczniemy od naszej Lezrel, która usunie tę kulę. Jeden. Drugi, żegnam. Przypływ. A, niech będzie. Zabijmy obydwa od razu. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Zabity drugi. Staniemy sobie tutaj i wykonamy jeszcze szarżę. Mamy tu szarżę. Sprzęt atak manewrowy. Obalenie. Improwizowana broń biała. Dobra, nie mamy. Dobra, to strzelmy z łuku, chociaż w tego ostatniego. Super. Morg jest w letargu. Teraz Gale. Gale się usunie stąd. Rzuci jeszcze raz bo kulę ognia jeszcze jedną? Dobra. Dobra, rzucamy jeszcze jedną kulę ognia. Co tam? Co mi zostało? Gale, łyknij sobie jeszcze proszę mikstury. Gdzie my tu mamy mikstury? Gdzie jest mikstura? Silna mikstura. Ok, spróbujmy ją. Nie może jej Gale wypić. Więc Gale się wycofa tutaj. Zakończy turę. Ze zwłok rusza sprintem, więc już nie będzie atakował. Nie otrzymuje ataku okazyjnego. Ok. Czy Morg już może walczyć? Nie może. Bo Morg nie ma tury teraz. Dobra. Wyl w takim wypadku. Czy możesz przeskoczyć? Nie, bo dostaniesz atak okazyjny, tak? Tu, z tej strony. Dobra, nie. To się po prostu wycofaj, Gale. Znaczy, Wyl. Wycofaj się. Strzel w niego dwa razy. Nie, nie masz. Nie możesz trafić, bo masz ścieżkę zablokowaną. W takim wypadku. Rzuć tu, proszę ja ciebie, ścianę ognia. On ma awersję do ognia, koniec tury. Teraz ten magus, co on zrobi? Zabójczą chmurę tu rzucił i zabił mi kogo? Nie wiem. Ożywił też kula. Tarcza na Morga, nie trafiłeś. Dobra, Lezrel w takim wypadku. Łyknij sobie miksturę. Atak manewrowy na tego śmiecia. Nietrafiony, dobra, to jeszcze jeden. Nietrafiony! Dobra, no to Morg. Morg nie może się ruszać, bo nie. Ale może skakać, super. Więc
Z ułatwieniem, może będzie łatwiej. Nie, nie trafiliśmy. Z ułatwieniem. I drugi raz też nie trafiliśmy z ułatwieniem. Może szarża się uda? Nie. Koncentracja przerwana na zabójczą chmurę. Gale leży. Tutaj nietrafione rzeczy. Dobra, Will. Super. To Will, traf w to. Możesz trafić? Nie możesz, bo jesteś... Masz zablokowaną ścieżkę. Dobra, spróbujmy zatem teraz trafić. Nie możesz, bo masz zablokowaną ścieżkę. Teraz możesz trafić. Trafiłeś raz. Rewelacja. On co robi? Zabójczą chmurę rzuca. Po raz kolejny. I atak okazyjny ze strony Morga. Trafiony. Rewelacja, ale nie przerwał koncentracji. Odsunie się jeszcze. Rzuci jeszcze promień zatrucia. Może jeszcze coś rzuć. Jasne, krok przez mgłę. Czemu by nie? Trafienie w naszego... Dobra. Krok przez mgłę. Atak. Trafiony. Pewnie, że mógł rzuty na koncentrację wychodzą cały czas. Co za magiczna moc jego kości. Czyja tura? Will. Will, no co ci powiem. Nie możesz tego zrobić dla Ezreal, bo ona jest sparaliżowana. Możesz natomiast postawić tu drugą chmurę. Spal ją już. Ghoul Uzdrowiciel atakuje mi Willa. Tutaj już nie wiem, co się dzieje, ale próbujemy dalej. Za 8. Dobra, zabiłem go. Super. Super, super, super. Łyknijmy miksturę. Łyknijmy miksturę. Silną miksturę uzdrowienia. Ok. Wypiję morko. Dobra, koniec tury. O, umarła. Ten wychodzi, jeszcze będzie mi, zabił mi wszystkich, pewnie. Jasne, pożeryjcie go. A ja zrobię tak, że jak już w końcu dojdzie do tury naszego pana, wróg jest za blisko, tak? Nie możemy się stąd wycofać. 14 metrów, tak? Dotarcie do celu niemożliwe jest. A czemu? A bo sobie tutaj stanąłem, ok. A jak skoczymy tu i przebiegniemy tu, ucieczka z pola walki. Czy chcesz uciec z pola walki? Tak, chcę. Co się wtedy stanie? O, wróciliśmy do obozu. Czas zakończyć dzień. Tak. Położyć się spać. Automatyczny wybór zapasów, pełny odpoczynek i wstaną nasi bohaterowie. Jak nie wstaną, to sobie ich wskrzesimy u Lisza. Nie wstali, ale mam jeszcze mojego Lisza gdzieś tu do wyboru. Gdzie on jest? Gdzie jest ten Lisz? Mam nadzieję, że Lisz mi ich wskrzesi, a jak nie, to może druid. Czuję wpływ klątwy cienia. Jest równie ohydna, jak ją zapamiętałem. Może nawet gorsza. Dobra. Olejdź. Nie masz tutaj nic, co by wskrzesiło moich towarzyszy. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten Lisz? Tu jest. Lisz. Obudź, ożyw moich towarzyszy. Oddychaj, dziecko. Nie walcz z wiatrem zmian. Niech cię poniesie. A, bo ona się dowiedziała, że jej rodzice nie żyją. Arabella nie radzi sobie. Wpada w szał, a wokół niej pojawiają się cienie. Nie słyszysz tego? Gdzie stworzenie napotyka zniszczenie, gdzie poranek spotyka północ, korzenie wszelkiego życia. Równowaga. Oni nie żyją, nie mogą. Równowaga. Arabella uspokaja się. Moją duszę spowija cień. Magia Arabeli dzika jak przeklęte cienie. Jej talent należy teraz również do ciebie.
Co? Dziewczyna musi poznać tajemną wiedzę, ale tutaj nie pozostanie. Nie wyślemy jej przeciw samej. Arabelle posiada niepojętą moc. Moc niszczającego lasu i sadzonki, która go zdrodziła. Ale jest chwiejna. Jej brzemię już jest ciężkie. Jeżeli podąży twoją ścieżką, z pewnością się złamie. Dobra. Arabella wyruszy, jeśli ty opuścisz te przeklęte ziemie. Bezpiecznie odnajdzie drogę. Takie jest jej przeznaczenie. Kostuchu, zmuszasz mnie do odejścia? Nie obawiaj się, dziewczyno. Splot zna twoje przeznaczenie. Poprowadzi cię, jeśli go posłuchasz. Możesz zaufać Marniejowi. Nie. Przykro mi. Żałuję, że tak wyszło. Ja. Nie będzie krasnolud mówił o tym, żeby ufać temu liszowi. Czujesz, jak jej żal słabnie, jakby był twoim własnym. Teraz przepełnia ją lekkość, przysłaniająca tkwiącą tam moc, która ją koi. Czy to moja przyszłość? Czy to dlatego zginęli? Tak, odpowiada Marni. To cudowne. Dziękuję ci, Kostuchu, za to, że byłeś miły. Jeżeli jest więcej takich jak ty, mówi do Morga, może wszystko będzie dobrze. Otrzymaliśmy za to pierścień ostrza cienia. Dobra, a ja chciałbym wskrzesić moich towarzyszy. Muszę kogoś wskrzesić. Musisz powrócić. 600 sztuk złota? To dość spora cena. Ale dobra, proszę o to złoto dla ciebie. Dobrze odliczone. Radzę trzymać się przez chwilę z dala. Posępne serce pochwala moje zachowanie. Przecież ona nie żyje. Na zgubę i zmierzch usuwam twoje imię z archiwów. Powstań. I? Okej, Vel wrócił. Lezrel wróciła. Gale wrócił. Wszyscy są cali i zdrowi. Dobra, drużyno. Widzę, że tutaj lekko nadszarpnięci, ale drużyna gotowa do dalszej drogi. Jeżeli chodzi o nasz dziennik, to... Infiltruj w wieżę wschodzącego księżyca. Pokonaliśmy nekromatę i nie pomogliśmy mu w misji odzyskania reliktu dla Katerika. Relikt ten jest ewidentnie ważny dla Absolutu. Jeżeli my go znajdziemy, może nam pomóc to w walce z kultem. No dobra. Zapiszemy grę po wskrzeszeniach. Trochę tutaj naokoło krasnolud nie tyle uciekł z pola walki, co wycofał się na z góry ustalone pozycje. I teraz zakończymy dzień. Nie chcę zakończyć dnia w sumie. Czy chcesz zakończyć dnie? Tak. Chcę zakończyć dzień. Chcę położyć się spać. Chcę zrobić częściowy odpoczynek, nie wykorzystując żadnych zasobów, bo czeka nas walka. Drużyna kładzie się spać. To już tak zostawimy. Nie będziemy gadać z tym Baltazarem. Otwórz tę klatkę, dupku. No nie, nie otworzę. Odpowiedział latarni krasnolud i ruszyli dalej w drogę. Wrócimy tu i chyba się zacznie walka. Ciężka skrzynia jest tutaj, w niej 5 barwników. O proszę bardzo, gdzie jest ciało tego? Co tu się stało? Chwila, nie widzę. Baltazar leży tutaj. Obok niego zewłok. Możemy z nim porozmawiać. Co? Co tu się wydarzyło teraz? Chciałbym przeszukać ciało Baltazara, które nagle znalazło się tu.
O, proszę bardzo, badania na temat więzienia duszy, krąg kości, nieumarła osłona. O, to będzie dobre dla naszych towarzyszy. Czy da się z nim porozmawiać? Jęczy ze zwłok. I nie da się z nim porozmawiać. Dobra, w takim wypadku ze zwłoku, wiesz co cię czeka? W takiej sytuacji twój los już lepszy nie będzie. Ej! Morg, gdzie ty idziesz? Morg, skacz tu. Szaleńczy atak. I zaczynamy z tymi kulami. Jeden z nich nie trafił w Gale'a. Teraz nasz krasnolud. Trzeba załatwić tego golema. Trzeci trafiony czy nie? Trafiony czy nie? Gro, dobra. I czwarty. Atak, ok. I jeszcze szarża. Wytrącenie z równowagi. Uderzenie krytyczne. Koniec tury. Laezrel, teraz ty. Wykonaj proszę Mieczem Sprawiedliwości atak w tego gula. Zakończ jego żywot. Możesz tu skoczyć, pomóc naszemu. Nie możemy. Dotarcie do celu niemożliwe, ale mogę postrzelać do niego z łuku. Nie mogę, dobra. Dyskujemy dodatkową akcję do wykorzystania w turze. Dobra, to wykorzystajmy to. I nie mamy akcji dodatkowej. Ale to zepsułem. Dobra, staniemy sobie tu zatem. Nie miałem tego robić, ale mogę zrobić obalenie na dystans. 36% szans. Nietrafione. To strzelaj po prostu z tego łuku. Strzelaj dalej. Za 3 dostał. Koniec tury. Wyl. Dobra. 2 Eldritch Blasty trafione. Super. No i Gale. Co my tu mamy? Możemy z 4 poziomu magicznym pociskiem w niego próbować trafić. I dość mocno go poharatało. Koniec tury. Zewłok co robi? Atakuje mi Morga, ale my użyjemy tarczy. I teraz Morg. Dalej przyspieszony. Raz. 2, 3. Trafiony? O, otrzymałem nową umiejętność. Cieniste oplątanie Arabeli. Dobra, to jeszcze dodatkowy atak. I jeszcze atak. Już nie mam ataków. O nie. Dobra, Laezrel może tutaj podskoczyć teraz. I zrobimy atak manewrowy. Kosztuje mnie kość przewagi. To nie chcemy marnować tego, bo wydaje mi się, że już teraz go po prostu powinniśmy dobić. Zabity. Ze zwłok. Zabity jego paskudny mistrz. 3. Czy Gale może spróbować z nim porozmawiać? Ten Baltazar coś mówił o wielu różnych ciałach, ale nie da się go wycelować. Dobra, zabici. Trochę nam to zajęło. Narzędzia chirurgiczne zbierzemy sobie. Poplamiony ręcznik tak samo. O, skończyło się przyspieszenie. I musimy teraz odpocząć po raz kolejny. Zrobić szybki, krótki odpoczynek. Raz. Jeżeli chodzi o nasze zaklęcia, to już większość wykorzystaliśmy. Ale jeszcze tam kilka różnokomórkowych zaklęć jest. Dobra. Baltazar pokonany. Następne, co drużyna musiałaby zrobić, to odnaleźć pieśń nocy. Przygoda trwa. Cel naszej wędrówki, czyli wieże, coraz bliżej.